Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Pasza Biceps na dzień przed galą High League. Byliśmy oczywiście, jesteśmy po ważeniu. No i Pasza, przede wszystkim jak zdrówko, jak samopoczucie? Wiesz co, stresuję się i to dość mocno. Stresuję się tym, że strzelałem headshoty w grach komputerowych przez tyle lat, a jutro będę komuś zadawał headshoty albo będę sam headshotowany przez owce, więc to zmienia się strasznie perspektywa tego wszystkiego. No ale w sumie wiedziałem, co robię i jestem zadowolony, ekscytuję się, jest ta presja, stresik, ale ten pozytywny, nie taki, że o Jezu, to już jutro i tak dalej, tylko już chciałbym, żeby to się skończyło i było po wszystkim i z tą decyzją jednak taką wygraną moją, zwycięską, żebym mógł dalej myśleć, co robić. A powiedz mi, czy wizualizujesz sobie jakoś tą walkę przed snem? Masz cały takie... Cały czas. Gdzie nie jestem, to cały czas wizualizuję sobie, szczególnie jak jestem sam. Nie mogę się odciąć nawet, kiedy idę do tego lasu mojego z moimi owczarkami, gdzie to zawsze wszystkie na bok jakieś sprawy przyziemne wyrzucałem na bok i tylko chodziłem, relaksowałem się, patrząc na zielony kolor, na śnieg. To teraz nie mogę naprawdę przestać o tym myśleć, że chodzę, ale chyba najbardziej, co chciałem zrobić, żeby było za mną, to w sumie te ważenie, całe konferencje. Obowiązki medialne. Obowiązki medialne, ale ja to przechodziłem w przeszłości bardzo dużo razy. Wiem, że to jest potrzebne, nie po to dostajemy tyle pieniążków i tak dalej, żeby tego nie robić. To jest obowiązką zawodnika w tych czasach, żeby do mediów wyjść, porozmawiać, budować social media, bo to jest bardzo istotne. My w sensie influencerzy, e-gamerzy, e-sportowcy wiemy o tym doskonale, jak to jest ważne, więc tych obowiązków nie można zaniedbywać. Jeszcze zostanę przy tej wizualizacji. Powiedz mi, jaki jest idealny scenariusz, jeżeli chodzi o twoją walkę? Idealny scenariusz jest taki, żeby owce zaczęło padać ręce. Ale myślę, że przeszykował się dość mocno na ten pojedynek. Nawet kondycyjnie śmiem stwierdzić, że nawet lepiej ode mnie będzie kondycyjnie. Naprawdę. Myślę, że będę szybszy. A fajny scenariusz będzie chodzić, badać, być szybkim na nogach, jak on się będzie zadawał, żeby szybciutko skontrować, uciec, tak? A jak będzie trzeba, no to w wymianę wejść, to wtedy dostaną pierdzie szybko od Anzora i tyle w temacie będzie. Właśnie, miałeś okazję zobaczyć media trening swojego przeciwnika. Jak oceniasz te tarcze? Bo na pewno nie pokazujecie wszystkiego, to jest jasne. Tak, tam jest ukrywanie, szachowanie. Mówię, tam za dzisiejszy jakby media trening, tam widziałem trenera, bo z owcą zagrali dobrze, tam scenkę odegrali jak w prawdziwym filmie, więc oni tak się przygotowali, fajnie, że trochę rozluźniają atmosferę, aczkolwiek widać, że owca jest bardzo spięty, bardzo zestresowany też. Trener, bo on wiadomo, już miał dziesiątki, setki tych zawodników, on wie, co robi, no i nie będą pokazywać wszystkiego, czego się nauczyli, na pewno jakieś mają tam myczki przyszykowane na nas, no ale trzeba się spodziewać, tak samo my wszystkiego nie pokazujemy, wiadomo, byli zawodnicy tutaj, to coś wystrzelali się dość mocno niektórzy przed nami. Widać, że pokazywali dużo, mocno i tak dalej. No ale mówię, nie o to w tym chodzi i tak dalej. Trzeba tą główne starcie, jest jutro i zostawić swoje najważniejszą jakąś strategię właśnie na ten pojedynek wieczorny. No to faktycznie na media treningu dużo nie pokazałeś, ale najważniejsze pytanie, czy ty polubiłeś boks? Bo wiemy, że nie możesz się doczekać tej konfrontacji na zasadach MMA, ale czy właśnie boks polubiłeś i czy wychodzisz do niego z takim przeświadczeniem, że zrobiłeś dobrą robotę? Wiesz co, ja zawsze krytyczny do siebie będę. Co jakbym nie przepracował tego okresu przygotowawczego, to zawsze coś będzie nie tak. I tym razem też tak jest, że mógłbym zrobić dużo lepiej pewne rzeczy. Względem siebie będę surowy i to jest, za mną chodzi od zawsze. Może dzięki temu zostałem mistrzem świata w grach komputerowych, a mistrzem świata jak zostajesz nie wiadomo w czym, no to jednak musisz się poświęcić i jednak być surowym dla siebie. Więc takie mam zdanie na ten temat. Czy boks mi się spodobał? Nie do końca, no bo jednak musiał to trenować latami, żeby fajnie, technicznie, mocno bić. Aczkolwiek tutaj to nie będzie stricte też boks w tych małych rękawicach i tak dalej. To coś innego jest niż iść na salę do takiego trenera właśnie jak Raubo, który stricte bokserską może cię przykować, żebyś zasmakował tego gdzieś na jakieś granda, na pięści właśnie, czy w tak typowo stricte jakiejś walce bokserskiej. Tutaj będzie co innego troszeczkę, ale fajnie, bo to będzie dobry szlif pod przyszły mój pojedynek, następny w MMA. Dotarliśmy się z Anzorem, on poznał mnie, jaki charakter mam jako zawodnik, który przyszły, freakfightowy oczywiście, więc fajnie, że zostaliśmy razem i poznaliśmy siebie nawzajem. Jest to twój debiut, jeżeli chodzi o walkę, ale często występowałeś publicznie. Zastanawiam się, czy masz jakieś rytuały przed takimi wystąpieniami, jak powinna wyglądać ta chwila przed takim występem? Wiesz co?
Tu będzie inaczej, bo będzie muzyka na wejście. Będę skupiony. Gdzieś tam liczę podświadomie sobie, że będą skandować Jarek Pasza, runda nasza. Jak to usłyszę już, no to już nie będę musiał sobie nic tam wizualizować, nic przygotowywać, więc to mnie poniesie. Myślę, że to zaważy dużo. Wiadomo już, przy jakiej muzyce będzie wychodził Pasza Biceps? Wiadomo, ale to jutro się dowiecie. Nie zdradzimy? Nie, nie zdradzam. Dużo ludzi mnie pytało już przed, gdzieś tam na streamach właśnie, w socjalach, przy jakiej muzyce będę wychodził, więc niech to będzie tajemnicą do końca. Jak już trzymam się jednego, to niech tak zostanie. To kto w takim razie stanie w twoim narożniku? Będzie Mansur i Anzor, dwóch braci. Myślę, że z znanych środowisku fighterskim, bardzo, bardzo, bardzo współpraca z nimi mi się podoba. Są bardzo kulturalni, otwarci, można powiedzieć rodzinni, więc to jest ten narożnik, który mogłem sobie wymarzyć bez żadnych wulgaryzmów, bez żadnych w ogóle, jak trzeba opierdzielić przede wszystkim, no to opierdziel jest dosadny, rozumiem doskonale, co robię źle, bądź kiedy lecę w kulki, więc fajnie, że się trafili na mojej drodze, na tej początku tej mojej takiej zawodowej, freakfighterskiej walki. Super, Jarek, w takim razie ja nie przeszkadzam, bo wiem, że trzeba się już mentalnie do tej walki nastawiać. Bardzo dziękuję ci za wywiad, no i oczywiście powodzenia na twojej najbliższej walce. Dziękuję ślicznie, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wstydu nie będzie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.